Bez wizyty u lekarza nie będzie można kupić części leków na przeziębienie. Nowe przepisy wchodzą w życie wraz z początkiem stycznia. Niektóre tabletki i syropy na katar, kaszel i bóle zatok dostępne będą jedynie na receptę. Zmiany zakłada nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. To kolejna restrykcja po wprowadzonym w połowie ubiegłego roku ograniczeniu zakupu do jednego opakowania. Ma to zapobiec używaniu tych substancji do produkcji narkotyków. Już niedługo w Polsce może zacząć działać prawo do czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Taka możliwość zniknęła wraz z nowelizacją ustawy o ruchu drogowym w 1997 roku. Teraz sytuacja ma związek z rosnącymi cenami ubezpieczeń samochodów. Pomysł posła Kukiz15 Piotra Liroya Marca zaaprobował już resort infrastruktury i budownictwa, ale na razie brakuje konkretnych terminów nowelizacji obecnych przepisów. Jej wprowadzenie oznaczałoby, że właściciel pojazdu ponosiłby jednak koszty. Chodzi na przykład o opłatę za decyzję o czasowym wycofaniu. Cristiano Ronaldo miał ukryć 144 miliony euro w rajach podatkowych. O sprawie pisze tygodnik Der Spiegel. Według informacji dziennikarzy w latach 2009-2014 gwiazdor Realu Madryt przelał 70 milionów euro na konto firmy Tollin, zarejestrowanej na karaibskich, brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Kolejne 74 miliony euro miały trafić na konto w szwajcarskim banku. Od tych zysków piłkarz miał zapłacić zaledwie kilka milionów podatku. To drobna część tego, co należało się fisku. Europol ostrzega przed kolejnymi atakami terrorystycznymi w Europie. Według agencji policyjnej Unii Europejskiej tzw. państwo islamskie ma już kilkudziesięciu bojowników na starym kontynencie. Najbardziej możliwe są ataki z użyciem broni palnej, samobójcze zamachy bombowe oraz ataki w pojedynkę, na przykład bronią białą. Według Europolu może dochodzić również do powszechnych w Syrii porwań i wybuchów samochodów pułapek. Narasta spór między Stanami Zjednoczonymi a Chinami po tym, jak Donald Trump rozmawiał z prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen. Od 1979 roku, kiedy USA zerwały stosunki dyplomatyczne z Tajwanem, żaden prezydent ani prezydent-elekt nie rozmawiał bezpośrednio z władzami wyspy. Protest w sprawie działań Trumpa wystosowali Chińczycy. Zaapelowano o ostrożne podejście do kwestii Tajwanu, który Chiny uważają za swoją zbuntowaną prowincję. Wszystko po to, by uniknąć niepotrzebnych napięć. We'll be right back.